Ogólnie dzień dobry, z tej strony, no witam na kanale Hakimodo i dzisiaj sprawdzamy, czy już będę się tradeował z typkiem. No już, włączyłem. Ja. Tylko poczekaj, bo za te twoje bronie to ci mogę dać jednak skara 106 i dyniatnicę 106, okej? Okay? Okej, okay, starczy mi. A poczekaj, oddam ci lidera. Dobra, masz lidera. No to co ty tam chciałeś za to? 401 śrubek, jeszcze tego kocura i dwa niszczyciele. No i dwa niszczyciele i kocura. No dobra, i chcesz bokiem, czy no, przodem? Ten, zrób po prostu taki łuk. A, dobra. Wiedziałem z kamer. Zaraz zobaczymy, czy ty mnie nie chciałeś oskamować. Nie, nie chciałem. To zobaczę jeszcze wytrzymałość. No, jest tak na wpół zużyte. O, no, no, właśnie. A mówiłeś, że są całe, normalne. Nie, mówiłem, że mają moc 67. No, a jak się zapytałem o wytrzymałość niszczycieli, to powiedziałeś, że dwa nowe. O kocura się nie pytałem, to nie mam problemu. Ale samo to, że mi dałeś zniszczonego, bo ja robię tak, że sprawdzam, czy ludzie skamują. Jak nie skamują, to im daję rzeczy, które mam dać, a jak skamują, to nie daję. A ty mi dałeś zużytego. A, no ale śrubki ci dałem. Wszystkie, 400. No, czekaj, no, powiedziałem, żebyś rzucił 3 razy. Gdybym powiedział, że 400, to byś mógł rzucić 201. No tak. Dobra, to może ustalmy tak. Chodź do antyscam roomu i ja ci tam dam budowanie lidera masz i ja ci rzucę twoje bronie plus jeszcze... poczekaj. No tego skara 106 i ty mi powiedz, co mi ze samego skara dasz. Prawy czy lewy pokój? Ogólnie za samego skara? A czekaj, ja mogę te rzeczy z powrotem czy nie? Ogólnie. Patrz, jak to zrobimy. Ja ci daję teraz budowanie. Ty se zabudowujesz drzwi tam z tyłu. No i patrz, ja ci tutaj rzucam twoje rzeczy i mojego skara 106 całego niezużytego, a ty mi rzucasz samo za to 106, bo te ci oddaję tylko dlatego, no bo niby mnie nie chciałeś oskamować, ale chyba zapomniałeś po prostu powiedzieć, że to jest niezniszczone. Więc ja ci daję twoje rzeczy plus skara 106, a ty mi dajesz rzeczy że te, za tego skara 106 i za to, ale za to się nie liczy, tylko za skara. Ten... no, nie do końca rozumiem. No patrz, ja ci tu rzucam twoje rzeczy i skara 106, co nie? To rozumiesz. No i ty mi dajesz to, co mi byś dał za tego skara 106. No tak, ale ja właśnie to bym ci dał za tego skara 106. A masz malachit? Nie, w ogóle. Zioła? Ziół mam mało, 67, tak dokładnie. Dobra, to... A masz materiały jakieś budowlane? Tak 200 drewna i 500 cegieł i 501 metalu. To 200 wszystkich matsów i te 65 ziół. Tylko jak oszukasz, to z kolei ty dostaniesz bana. Rozumiesz? Tak, rozumiem. Ty, poczekaj, czemu to się jakby... Dwa niszczyciele się zestakowały jakby. O, dobra, są oddzielnie. Jeszcze co to było? To było... To...
I to. Wszystko ci tu rzuciłem. Okej. Okay. Ja se patrzę, czy ty też rzuciłeś. No dobra, i teraz patrz, jak to robimy. Robisz se drzwi, no nie? No, zrobiłem. Przechodzimy przez nie. I zamykamy je, żeby nie było, że ktoś się wróci. Zamknąłeś? Tak. No i przechodzimy. Ej, no oskamowałeś mnie. A, śmierć w moim stylu. Ale ty w ogóle nie myślisz. No tak. Przecież ja mogę zawsze zabrać budowanie i jak ty zamkniesz drzwi, to co zrobisz? To nic. No tak, tyle, że ja mam to wszystko na taśmie. Na jakiej taśmie? No nagrane. No dobra, no i fajnie, cieszę się. Zostałeś oskamowany dwa razy. Jak można być tak naiwnym? Jaki masz kanał jeszcze raz? Hakimoto. Hakimoto. Dobra, zobaczę sobie, kiedy będzie filmik. Ej. Kiedy będzie film wrzucony? Nie wiem, jeszcze mam masę do przeliczenia, ale jeżeli chcesz sprawdzić, czy naprawdę miałem filmy z ratowania, to sobie zobacz. Hakimoto. Nie ma żadnego takiego kanału. Jest. Jeżeli cię to nie obchodzi, to może cię nie obchodzić. Napisz mi na czacie, jak to się pisze. Na drużynowym. Taki modo, a ja napisałem moto. Modo. A no dobra, jest coś. I tam powinny być odcinki z ratowania. Dwa chociaż. Widzę jeden. Nie? I to jest kolejny odcinek z Fortnite ratowania świata. Jak już mówiłem, trochę sobie pofarmiłem. No dobra, wierzę ci, bo na filmiku słychać twój głos. No plus jeszcze jest nick napisany. No tak. Czyli tak, ale tak dzisiaj jeszcze będzie ten filmik, czy nie? Może. No dobra. A wiesz, że ja normalnie nie skamuję, ale wiesz, czemu cię oskamowałem? Czemu? Dlatego, bo bo ja dałem Marcelowi 200 malachitu, dlatego że miałem 600, a teraz jak mam 400, to jest już naprawdę mało, bo ja tego ciągle używam i mi w ogóle się nie opłacało. Tak samo jak on z kimś tam się tradował i na live'ie pokazał do kamerki, że ma 53 solidnych, a powiedział, że ma tylko 20. No i mi to się w ogóle nie opłacało, bo on mi dał jakieś gówna. No i potem chciałem go oskamować, ale że on musiał kończyć, no to ciebie oskamowałem. Co prawda nie z malachitu, ale z rzeczy, z których po prostu od kogoś będę miał malachit. Więc tylko dlatego, tak bym cię nie oskamował. No bo tak, ja a to już... mogę tego skara 106 dynietnicę? No nie. Tak o to by mi się w ogóle nie opłacało skamować. Mogę... Nie, poczekaj, bo ty nie masz w ogóle malachitu. Nie, ale mam rudę srebrną. Ile? Cztery i 100 i 90 miedzianej. 4 srebrne i 90 miedzianej. To za 90 miedzianej mogę
ci dać tego Skara 106 i twojego jednego niszczyciela Tama. No okej. No to jak to chcesz robić? Ej. No ja nie wiem. Ale teraz tak bez skamu? No teraz bez skamu, bo Serna Ruda też mi się przyda. A niszczyciel Skar 106, mój kolega ma skamat, więc mi tak bardzo nie zależy. Chyba, że chciałbyś jakieś... O, wiem! Bo Malachit dla mnie jest bardziej dostępny. Albo chcesz na przykład aktywne? Potrzebne są? Nie, mam 11 aktywnych. To malutko, nie chcesz więcej? Nie, tyle mi starczy. To jakie składniki potrzebujesz? No składników żadnych. Jedyne co bym od ciebie chciał to tego Skara 106. No to... Bo to mi akurat... Ja ci mogę dać, bo za Malachit se kupisz więcej. Skar 106 jest tak na rynku około warty 25 Malachitu, to ja ci dam tak 40 Malachitu za to twoje... tak z 80 tej miedzianej i te 4 srebrne, okej? A możesz dać mi samego Skara, bo... No to... nie wiem, bo... Poczekaj, pomyślę. Bo ja wolę tego Skara mieć, bo on... Teraz ci się przyznam, że on jest zużyty. Więc ja ci mogę dać te 40 malachitu za to, a za malachit sobie kupisz około... Za 40 malachitu sobie kupisz albo jedną 106, albo jedną 130, albo jedną 106, jakąś 500 lub około 382, a skar 106 to ci na twoim levelu nie jest potrzebny, więc ja ci mogę... dać te 40 malachitów za te rzeczy i wtedy byś zarobił. Rozumiesz? Mhm. No, ale ty możesz mi go najpierw dać, bo już raz mnie oskamowałeś. No to nie, patrz. O, wiem. Wiem, co zrobimy. Chodź za mną. Niestety. Żebyś się czuł pewnie, chodź za mną, poczekaj. Musimy tutaj... iść. O, i tu zrobię przejście. O kurde, tu jest wąskot jakiś, gdzie ja jestem. Patrz, bo tam to jest już najbliższy trade room to. Bo ja uwielbiam trade room, dlatego, bo tutaj itemy nie spadną ci gdzieś tutaj, tylko jak rzucasz stąd, to ci spadają tu. To idziesz czekaj, tutaj, czy tam? Daj mi budowanie. No, już ci daję. Masz. Tam nic nie ma. Nie dam rady. Patrz, chcesz tutaj czy tam naprzeciwko? Tutaj. Dobra, no i patrz jak to zrobimy. Czekaj, tak, dla pewności to jeszcze sobie sprawdzę, czy pod tą pułapką nie ma schodów z matsami. Dobra. Przecież to od początku burzowej tarczy przecież tu nie byłem, a jak się wychodzi, to się usuwają materiały. Wiesz przecież o tym. Patrz poza tym, jak to zrobimy. Ej, weź to zedytuj normalnie. Żebyś się czuł pewnie, żeby nie było, że skam, ja ci rzucę 200 malachitu, rzucę ci 201 i jak zobaczysz, że ci tyle zrzuciłem, bo się nie zestakuje, a ja wezmę twój, to wtedy ty mi oddasz mój malachit resztę. Że sobie zostawisz 40, okej? Okay? Żebyś ty się nie bał. Mhm. Okej? Okay? No okej, okay, bo ja z kamerem akurat nie jestem. No właśnie, nie... tylko jeśli teraz naprawdę rzucisz mniej niż uzgodniliśmy, to ja cię zgłoszę. Dobra, jeden rzuciłem. Gdzie to jest? Halo? Wezmę ten. To ten, miałem rzucić 90 miedzianej i 4 srebra. Tak, rzuciłeś tyle? Tak. Dobra, patrz. Żeby nie było, rzucam ci tutaj jeden, co nie?
Mhm. I rzucam ci teraz 200. No. Widzisz? Ten, tylko ja wolę tak, żebyś ty rzucił to tak bardzo obok. No, ale w sensie tutaj też się nie... No, za bo... blisko. Ten, po prostu stań obok malachitu tego i wyrzuć te 100 czy tam 200. Patrz. Ale no, nie na nie tej rampie, nie na tej rampie, bo może być tak, że się nie zestakuje. Ale patrz, masz tutaj jeden i masz 200, ale ja nie rzucam nie na rampie, bo nie raz mi poleci. Patrz, masz mega bliziutko, widzisz, że się nie zestakowało. Nie, bo to może być taki glitch. Ja teraz te ruty zabiorę i... Nie, poczekaj, nie, ja... Nie, poczekaj, bo ja się... Ty coś kombinujesz, ty mnie chcesz teraz oskamować. Ja nie jestem skamerem, a po drugie... No ale patrz, wiem, ja nie lubię, że to tak, może być taki glitch, że to się nie zestakuje, że to się że to się właśnie nie zestakuje. Ale patrz, krasnal. Ja raz miałem krasnala w ścianie i... No to patrz, jak to zrobimy. Żebym ja miał... Nie rzucaj z tego trójkąta! No ale nie, bo ja... Ty mi zabierzesz, bo to poleci tam. Ja wolę tu rzucać i patrz. To rzucaj chociaż z bliskiej odległości. To zamykam. A ty masz, jak ty tak chcesz, to rzuć tam... Nie, bo ja ci nie wierzę. No ale widzisz, że się nie zestakowało. Chcesz, chcesz no mieć bo może się ten... nie za... Nie. Nie. Może się... Nie. Chcesz czy nie? Ale co chcę? Malachit za te srebrne i miedziane. Tak, tylko jeżeli to rzucasz na tej... platformie trójkątnej, to się może ten nie ja zestakować. To dlatego tutaj, bo jak rzucam tutaj, to leci tutaj, a jakbym rzucił tutaj, to nieraz może polecieć tutaj. I to zniszcz tą platformę trójkątną i wtedy zrzuć. Ale ja tak się boję, nie, patrz. Ja ci rzucam 200, chłopie, ja idę tobie na rękę, bo możesz mi nie oddać tego malachitu i ja ci rzucę 201, a ty mi nie oddasz. Więc ja ci rzucam tutaj 201, jeśli chcesz, to ty rzuć tam, jeśli nie chcesz trajdu, to powiem. Czekaj, otwórz ten kamienny łuk. No po co? Ty chciałeś tak. Bo ja ci chcę coś, ja chcę coś zobaczyć. Nie, patrz. Rzuć tam w rogu... Nie, ja chcę coś zobaczyć! Otwórz mi ten kamienny róg. Ja się nie trajduję. Ja się z tobą nie trajduję. Bo ty czekaj, otwórz mi ten... za to, że ja cię oskamowałem. Pierwsze, nie jestem z kamerem. Drugie, chcę zobaczyć, czy... się z kamerem to rzeczy... byś nic nie a tak oto ja się teraz z tobą nie trajduję, bo ja się ciebie boję. Czekaj, sam zobaczę, czy się... nie zestakują moje rudy. Ale nie rozumiesz, że ja nie chcę z tobą nic mieć do czynienia. Ty nie chcesz oskamować. No i widzisz, nie to zestakowały to... się, a ja rzuciłem po jednej. Ale co się zestakowało? Nie zestakowało. Ale to są schody. No tak, to to samo co trójkąt. No nie. Trójkąt jest prosty. No to nie wiem, ja ci mogę albo rzucić tak, żebym wiedział, że się nie poleci do okna, albo ci mogę rzucić normalnie, ale wtedy ci muszę rzucić ten, no te 40 samo, bo tak oto ja ci nie ufam, bo jeszcze mi weźmiesz przez okno 200 i nawet nie będzie dowodu, że to był trade, tylko że ja ci to dałem. Gościu, po prostu możesz mi oddać mojego niszczyciela, śrubki, zioła itp. No to za twoje materiały. Ej, gościu, patrz.
Bo ty mnie chcesz... Nie, patrz. Nie, czekaj, czekaj. Nie. Sam zrobię eksperyment, czy to, co wyrzucę, ja się to zestakuje. Zniszczę po prostu. Ja to zniszczę. I będzie normalny tradium 2 na 2. Cyk, tutaj cyk. Tutaj masz to, więc ci tego stamtąd nie zedytuję. Ja ci ten... Nie, poczekaj, ja się ciebie boję. Tutaj będziemy przechodzić bokiem, bo bokiem jest najbezpieczniej. Czekaj, trapa sobie postawię. A możesz mi tu trapa postawić? Ja sobie to też zniszczyłem. Gdzie? Ten, tak? Możesz mi dać na chwilę budowanie? No. Poczekaj, masz. No dobra. No bez żartu. Jeszcze tam chcesz? A, więcej dynamii mi się nie postawi, okej. Okay. To ten. Dobra. No i rzucamy normalnie tutaj. Czyli ty chcesz tego skara 106? Tak. I ty masz rzucić tam te srebrne gówno. Tylko jeśli to jest jeden... 4 srebra i 89 rudy. Dobra. To ja robię przejście i tutaj tobie robię. O kurde, czemu ja to ulepszyłem? No ale nie, bo ty weźmiesz. Ja ci tu robię przejście i... To poczekaj. Czekaj, ja to teraz zabieram i sprawdzę, czy to naprawdę jest skar. Ale co? No niby jest. No, patrz. Nie, bo ty jak stoisz obok tamtych materiałów, ja się boję. Zrobimy tak, żebyś nie mógł zabrać i ja ci zrobię tak samo. No i ja tutaj rzucę. Poczekaj. No dobra, i rzuć tam z tyłu i ja ci tutaj edytuję już. Czemu nie, bo możesz mi ścianę zedytować. Po prostu, ścianę? Żebyś miał pewność, to nie mogę, rób sobie patrz, w tym patrz, miejscu sobie, okno. Patrz, celuję w twoją ścianę i widzisz, że mi głowa się rusza? Chciałbym. Patrz, ja ci dam budowanie i spróbuj moją ścianę zedytować. Z tamtej odległości. Nic z tego. No i kliknij G na tamtą ścianę. No widzisz? No, no niby nie mogę. Pamiętaj, że to wszystko jest na taśmie. Pamiętam, a jeśli ty wyrzucisz mniej, to to też będzie na taśmie. No tak. No, ja się ciebie boję, bo ty stoisz tam, widzę, że stoisz obok tych materiałów. No i widzisz! Co widzę? Oskamowałeś mnie. Mówiłeś, że się nie da zedytować tamtej ściany. A się da. Czemu się dałeś trzeci raz oskamować? Bo to wszystko... jest na taśmie. No dobra, no i fajnie. Tylko chcesz wiedzieć, jak ja zedytowałem twoją ścianę z tyłu? No. No to patrz, ja ci daję teraz budowanie. Teraz będzie trening, jak skamować. Chodź na moją stronę. Ale ja nie jestem skamerem. Dobra, ale jeśli to chcesz wiedzieć, to będziesz skamerem. No to chodź na moją stronę. No, ten... Chodź tutaj, do mnie. Do mnie chodź. Dobra, ja idę do ciebie. No dobra, chodź do mnie. No dobra, no chodź do mnie. Patrz, masz tamtą ścianę, celujesz w nią u góry i patrz, kliknij sobie
na edytację, załóżmy ściany, nie wiem, tam F1 czy co tam masz i wtedy kliknij G na tamtą ścianę. Weź se do ręku na przykład schody i potem kliknij G na tej ścianie. Niestety. Nic z tego. No i pisze mi, nie można edytować budowli. Nie dam rady. No patrz, wyłącz to. Patrz, co ja robię. Biorę teraz, mam w ręku ścianę, no nie? Podchodzę tam, celuję w górę i klikam G. A, bo w górę trzeba celować. A w górę. No i odedytuj teraz to jakoś tak inaczej, żebym wiedział, że umiesz. No i widzisz, tak się właśnie skamuje. No tak, ale ja nie jestem skamerem. No to po co ci to było wiedzieć? Po to, żebym sam nie został oskamowany. No, no fajnie. Tylko zostałeś oskamowany 3 razy pod rząd. Przez jednego kolesia. Ty to jednak inteligentny człowiek jesteś. Chcesz się przejechać na torze deskolotkowym? Niestety. Zbijaczo, chcesz? Zbijaczo. Chcesz czy nie? A możesz mi te broni chociaż oddać? Jak przejdziesz tor deskolotkowy, masz 3 próby. Chodź za mną. Tu masz włączyć deskolotkę przed tym i przejść ten tor deskolotkowy. Masz 3 próby. Jedna, dobra, druga. Raz, ten. Czy 2? Tam sobie otwórz drzwi samemu na dole. Ten, ja to widzę, tylko nie wiem, jak to ominąć. A, tak. Druga próba nieudana. Tak, chwila, ja tu spadłem do amplifikatora. A, idę ci otworzyć. No nie, nie spadłem. No, niby spadłem, ale niby nie. No i ostatnia, 3. próba. Trzecia próba nieudana. Twoje itemki zostają w moim ekwipunku. Chcesz zobaczyć, jak to przejść w moim wykonaniu, żebyś wiedział, że to da się przejść? No. No to jedź ciągle za mną. O nie! Zepchnąłeś mnie. Poczekaj. Jak? Ja cię zepchnąłem. No wjechałeś trochę we mnie i wtedy ja spadłem. Patrz, stój tam i ci pokażę. To sekunda, ja sobie przejdę to, co ja już umiem. No tamtędy nie przejdziesz, tamtędy nie da rady. Chodź tu do mnie. Albo patrz z boku, jak to wygląda. Widzisz mnie? No. No tak, ale skąd ja miałem wiedzieć, że tak się da? No, tak polega na tym tort deskolotkowy. No przecież tam masz wszystkie możliwości do obcykania.
Nie lecz mnie, bo mnie zaharujesz. A czemu? Bo mnie zaharujesz swoimi rękami. Ej, ale ten. Teraz możesz pomyśleć, że jestem skamerem, że mnie że cię oskamuję. Ale jeśli chcesz swoje itemki, to mi możesz dać twoje całe wszystkie składniki. Raczej wolę pozostać przy tym, że jesteś skamerem. No pamiętaj, że też mogę cię zgłosić. Ty, a wiesz co? Wiesz co? No. Fajnie się strzela z tego kocurka. Brawo ty. Ja ci pokazałem jak to przejść, a ty dalej tego nie umiesz przejść. Coś jest nie tak z twoją inteligencją. Dlatego zamknąłem ci bramę. A chodź za mnie i chodź za mną i mi powiesz, czy wiesz, na czym polega ten skam. Chodź do prawego. Właśnie, dlaczego mówisz, że nie jesteś skamerem, jeżeli masz ten... Że kładziesz tu jump pada i cię wybija tam i nie możesz znowu wejść. No albo tak, ale ludzie są niektórzy głupi i nie tylko, bo jak mam ninja, to mogę przeskoczyć tędy, bo powinno być to tak zrobione, żeby było tak i jeszcze ta ściana tam zedytowana, ale że ludzie lubią placki, no to tak nie jest. Chcesz swoje bronie, czy nie? No oczywiście, że tak. No to ja mam dla ciebie taki deal. Zaśpiewasz mi jakąś pioseneczkę, to ci oddam. Okej? W sumie... Tak, czy nie? Poczekaj, zacznijmy od tego, że daj mi lidera. No, ale możesz mnie przecież wywalić. Nie wywalę cię, a po co mam cię wywalać, jak mi nie rzucasz żadnych składników ani nic? No tak, ale żebym nie odzyskał moich broni, możesz mnie wywalić. Odzyskasz, no tylko ja ci chcę je rzucić, a jak ja ci je rzucę, to je po prostu ty mnie wywalisz i obydwoje nie będziemy mieli tych broni. Daj mi to, poczekaj, ja ci dałem. Zamknę, bo widzę. A, dałeś. Dobra, no to może chodź do większego jakiegoś tej domu, bo w jeden na jeden to się trochę boję. Chodź tutaj. A masz przeskok fazowy? W sensie... Mam, ale ja jestem... słyszałeś jak u Marcela mówiłem, że jestem w pracy? U mojego taty? Kłamałeś? No, właśnie ja tutaj... Nie. Ja tutaj gram na komputerze takim roboczym. No i na nim nie ma nie ma myszki z przyciskami tutaj w pracy. No i ja mam w ustawieniach na przycisku bocznym myszki, a tutaj nie ma i nie mogę w ogóle tego zrobić. Bo ja mam 82 poziom rubieżnika, bo mam plecak. Jak ty będziesz miał 82, to też będziesz miał jakiś plecak. No to patrz. Cyk. Cyk. To wszystko? To były twoje bronie. Tak, i jeszcze 400 śrubek miałem chyba. No dobra, to patrz. Chcesz śpiewać czy nie? A jest jakieś inne wyjście? Nie, żeby albo nie odzyskujesz, albo śpiewasz. To chcesz czy nie? No ja tak mało piosenek znam, a piosenkarzem to ja nie ja jestem. Ja ci powiem i ty z YouTube'a będziesz śpiewać. Ja ci powiem tytuł i ty z YouTube'a będziesz śpiewać. A. To chcesz śpiewać czy nie?
Tak, ale wyłączę sobie mikrofon. Ale co? Ale wyłączę sobie mikrofon. Ale w nagraniu? No. Ale tutaj w grze musisz śpiewać. No to może zacznijmy od najlepszej piosenki. Czy podejmujesz się wyzwania, żeby zaśpiewać Sex Master Karak? Sekunda, wyłączę nagrywanie.